vítat na naší další výstavě z našeho volného cyklu Kruh přátel výtvarného umění. Tentokrát na výstavě Paula Voke a Davida Moješčíka. To vlastně jako pokračování výstavy, kterou jsme tu měli před měsícem a půl. Tehdy v opačném gardu, tedy Moješčík Voka. Teď to je Voka Moješčík. A já jsem moc rád, že jsme mohli i toto velké srdce sem k nám do Cibulové přivést. Nicméně je to výstava, na kterou jsem moc pyšný, že ji tady můžeme mít. Paul Voka, David Moješčík a kurátorka Anna Madejská. Vítám Pánstva srdečně. Vítám vás srdečně všechny. Různých kultur a umělců vyvolává zvědavost. Dlatego też częściowa wystawa Voka Mojda i Mojda Voka jest bardzo ciekawym przeglądem. Społeczna wystawa Mojda Voka a Voka Mojda jest bardzo zajmowym jewem. Spotkanie dwóch artystów, choć pozornie przypadkowe, ma korzenie w ich wspólnym uczestnictwie w prestiżowej wystawie Było bardzo náhodné, a to w prestiżni Nord Art wystawie. I to tam właśnie narodził się pomysł na wspólną wystawę. A prawie tam się narodził napad na społeczną wystawę. Podsumowując ten projekt, chciałabym serdecznie podziękować za możliwość podjęcia współpracy przy tej wystawie. Gdybych miała schrnąć tę wystawę, tak bych moc chciała podziękować za to, że jsem se mohla podílet na této wystawie. Przede wszystkim artystom, Paulowi Voka i Davidowi Moješčíkovi. Hlavně umělcům Paulu Voku a Davidu Moješčíkovi. Oraz gospodářům Józefowi Kopeckiemu i całemu zespołowi Centrum Kulturalnego w Czeskiej Krabowej. Podziękować hospitali Józefowi Kopeckiemu a całemu týmu Kulturnego Centrum Krabowej. Musel stříct, protože musím dávat stále Českou Třebovou a kulturní centrum zvlášť. A to není žádné jako tady se podbízení, ale je to, co se týče toho všeho zajištění a fungování, jak to jako by mělo fungovat, tak to dávám všem za vzor a to můžu srovnávat i s mnohem vyhlasnějšími galeriemi typu DOX nebo i třeba v tom Německu. A já chtěl poděkovat ze své strany, Józefowi. Za możliwość też bycia w tym cudownym miejscu. To jest naprawdę coś niesamowitego. Współpraca z profesjonalistami to jest naprawdę nieoceniona rzecz.